Witam z powrotem na moim kanale. W tym dzisiejszym video chcę opowiedzieć Wam coś o trzech różnych tematach. Pierwszy temat jest oczywiście pomarańczowy maluch. Nareszcie znowu odstartowuje normalnie. Drugi temat, drugi punkt będzie o numerach rejestracyjnych, o których już marzyłem dłuższy czas, co wreszcie się może spełnić. Trzeci i ostatni punkt będzie o temacie listu, o sponsoring, bo jak już mówiłem wiele razy, projekt następny przy maluchu jest przerobienie wnętrza albo odnowić co najmniej wnętrze, a że to dużo pieniędzy kosztuje, to postanowiłem znowu napisać list o sponsoring i to będzie nasz trzeci punkt tego dzisiejszego video. Jest trochę do opowiadania, no to zaczynamy. Oczywiście chcę zacząć od bardzo dobrej wiadomości, że pomarańczowy maluch wreszcie znowu odstartowuje regularnie, normalnie i zawsze jak chcę nim jeździć, to on odstartowuje. Za chwilę chcę Wam opowiedzieć, co tak naprawdę był ten problem, dlaczego samochód nie chciał wystartowywać, ale chcę zacząć od tego, że parę dni temu, może to było wczoraj albo przedwczoraj, już nie pamiętam dokładnie, leżałem sobie pod samochodem i przy użyciu tego instrumentu, nie wiem jak on się po polsku nazywa, po niemiecku jest multimeter, sprawdziłem, ile prądu dochodzi tak naprawdę do rozrusznika lub elektromagnesu. Pokazywało mi, że ponad 12 V dochodzi, no to widocznie problem nie był nigdy związany z akumulatorem samochodu. Po drugie, wziąłem jeszcze raz multimetr i chciałem sprawdzić, zmierzyć prąd tutaj na ten mniejszy przyłącznik przy elektromagnesie, nie wiem jak to się tak naprawdę nazywa. To mi się niestety nie udało i zrobiłem spięcie, ale przez to spięcie rozrusznik zaczął się kręcić i postanowiłem w tym momencie spuścić samochód z lewarka i go wystartować. I samochód od razu wystartował, no to przejechałem się rundę, aż się samochód rozgrzał, wróciłem do domu, do garażu, wyłączyłem samochód, chciałem go odpalić jeszcze raz, ale w tym momencie już nie chciał znowu wystartować. No to też chyba wczoraj pojechałem do sklepu elektrycznego, kupiłem tam parę metrów kabli, odnowiłem kable znowu, wbudowałem ten rozrusznik, który ostatnio mi nie chciał zadziałać i wszystko zadziałało. Oczywiście spuściłem znowu samochód z lewarka, wystartowałem, samochód od razu wystartował, wyjechałem sobie na krótką rundę, aż znowu się samochód rozgrzał, wróciłem do garażu, wyłączyłem samochód i od razu przy jeszcze raz wystartowaniu wystartował. A że się bałem, że to znowu jakiś taki dziwny przypadek, to sprawdziłem 3-4 razy i wszystko zadziałało. Problem widocznie właśnie był ten, że ten kabelek jeden, co jest od zapłonu samochodu, od stacyjki samochodu do rozrusznika, do elektromagnesu, widocznie nie był nasadzony odpowiednio i dlatego tam nie było prądu i nie chciał rozrusznik kręcić. Mam nadzieję, że to teraz jest rozwiązanie na dłuższy czas i że nie będzie dalszych problemów z rozrusznikiem. Jestem bardzo zadowolony z tego, że mi się udało to nareperować samemu, bez warsztatu, bez niczego, ale tak naprawdę muszę też podziękować wszystkim ludziom, którzy komentowali pod wideo na YouTube, na Facebooku albo gdzie indziej, bo to mi ułatwiło znaleźć problem i rozwiązać ten problem i bardzo Wam wszystkim dziękuję. To by było wszystko na ten pierwszy punkt. Drugi punkt będzie właśnie o numerach rejestracyjnych, ale najpierw muszę się krótko napić wody i będziemy startować niedługo z drugą częścią. Drugi punkt tego video są numery rejestracyjne. W Austrii jest taka możliwość, że można zarejestrować aż 3 samochody na jedne numery rejestracyjne. W takim wypadku, jak się ma więcej samochodów, to ubezpieczenie się płaci za samochód, który ma najwięcej koni mechanicznych. Przy maluchu to jest tak naprawdę nieistotne. Oba maluchy mają 23 koni mechaniczne i ubezpieczenie jest bardzo niskie. O
specjalnych numerach rejestracyjnych myślałem już dłuższy czas, ale nigdy tak naprawdę tego do końca nie zrobiłem. Moje ulubione, albo mój ulubiony numer rejestracyjny by był taki, że zaczyna się z L, jak oczywiście to jest dla Linz, to się nie zmienia, 126P. Niestety w Austrii jest taki przepis, że oficjalne numery zawsze się zaczynają z liczbą i kończą się literką, a takie dowolne numery rejestracyjne zaczynają się zawsze literą i kończą się numerem. To znaczy niestety, że moje L126P jest niemożliwe i dlatego myślę o tym, że zrobię to właśnie L, później X, po angielsku to by się czytało Alex, to jest moje imię, 126. Inna możliwość też jest taka, że zrobię z tego LX001. I jakbym w przyszłości kiedyś sobie chciał też zrobić numery rejestracyjne do zielonego malucha, to bym zrobił LX002. W Austrii to się tak dzieje z numerami rejestracyjnymi dowolnymi, że trzeba najpierw o nie zapytać, później się sprawdza, czy numery rejestracyjne są jeszcze wolne, później trzeba zapłacić około 250 euro i 4 dni później te nowe tablice rejestracyjne by były do odebrania. Zanim ale je się zamontuje na samochód, trzeba oczywiście zadzwonić do ubezpieczenia, z nimi porozmawiać, że nowa rejestracja jest tak i tak i to może trwa 2 dni. Po tych 2 dniach mogę zamontować nowe numery rejestracyjne na samochód i nimi jeździć. Z tego wychodzi, że w tym wypadku bym miał wtedy oba maluchy, każdy na swoich numerach rejestracyjnych i za oba maluchy bym musiał zapłacić ubezpieczenie osobno. Jak mówiłem, to nie jest wielka suma i jest oczywiście to żaden problem zapłacić za oba maluchy jednocześnie albo osobnie. Jest taka możliwość, że ubezpieczenie się płaci co pół roku albo co roku, nawet może też co 3 miesiące. Oczywiście jak się płaci raz w roku, to kwota jest mniejsza niż co miesiąc, ale ja tak lubię płacić co miesiąc, bo po prostu koszty są o wiele mniejsze. To by było wszystko na temat numerach rejestracyjnych. Jeszcze raz idę się czegoś napić i zaczynamy później trzecim punktem, który jest list o sponsorowanie przerobienia wnętrza samochodu. To już jesteśmy przy trzecim i ostatnim punktu tego wideo, który jest pismo o sponsoring, o przerobienie wnętrza malucha. Jak opowiadałem w moim pierwszym YouTube wideo, to zanim zacząłem restaurację malucha w 2015 roku, to oczywiście napisałem list o sponsoring do lokalnego producenta drinków energetycznych. Wtedy w ciągu 3 tygodni otrzymałem odpowiedź, która była negatywna, ale mimo to zacząłem restauracją samochodu. O tym rozmawiałem dokładniej w wideo 10-lecie mojego pomarańczowego malucha, które wideo możecie sobie poglądać, jak klikniecie na ten baner u góry. W listopadzie tamtego roku, w 2020 roku, napisałem ponowny list. Oczywiście go trochę aktualizowałem i wysłałem. Niestety tylko otrzymałem automatyczną odpowiedź, że mój list został otrzymany, ale nic z tego nie wyszło. No to w tamtym tygodniu postanowiłem napisać ponowny list, aktualizowałem go ponownie i tym razem w ciągu parę godzin otrzymałem odpowiedź, która znowu była negatywna. To znaczy, że ten projekt będę musiał sfinansować samemu, co w sumie też nie jest źle. Poza tym sezon ten roczny się już niedługo będzie kończył. Jest sierpień, za miesiąc lub 2 miesiące samochód idzie z powrotem do garażu przez zimę. To jest dobra możliwość oszczędzić trochę pieniędzy. Jak akurat nic się nie zepsuje w zielonym maluchu, to powinno się udać. Oczywiście przegląd techniczny przy obu samochodach jest w grudniu, albo jak przesunę o miesiąc do przodu, to będzie znowu w listopadzie. Ale tak naprawdę to się dużo w tym roku już nie będzie działo. Mam nadzieję, że pogoda jeszcze oczywiście na to pozwoli nakręcić parę filmików, bo nareszcie samochód działa i szkoda by było, żeby to był jeden z ostatnich wideo na ten rok. Ale zobaczymy, jak to się rozkręci. Na razie to by było wszystko na ten ostatni punkt. Jeszcze jedno zdanie na koniec.
Może za rok lub dwa lata napiszę jeszcze jeden list o sponsoring, jak jakiś nowy projekt, jakiś nowy projekt może wymyślę, albo może w tym czasie ten kanał się tak rozwinie, że nie będę już musiał pytać o sponsoring, tylko w tym wypadku firma nagle zapyta mnie, czy chcę ich na sponsoring, albo może jakąś reklamę włączyć. Ale to chyba jest tylko taka myśl moja, ale zawsze może się coś stać, zobaczymy. Ale na tym chcę też zakończyć już ten video. Jak Wam się ten video podobał, proszę o te lajki, komentarze. Udostępniajcie ten video wszystkim ludziom, którzy się interesują maluchami, samochodami zabytkowymi, klasycznymi samochodami i tak dalej. I widzimy się w następnym video. Do zobaczenia. To próbujemy wystartować samochód. Mam nadzieję, że działa i nie opowiadałem Wam tutaj jakichś bajek. I próbujemy. Działa super, samochód od razu odstartował, to mnie bardzo pociesza, na razie to by było wszystko, bye bye. Parę tygodni temu bardzo znajomy piłkarz powiedział, że trzeba pić dużo wody, no to zapraszam wszystkich na picie wody.